Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Czyli na tą chwilę jest godzina 5.18, piątek 19 sierpień 2022 i w ten sierpniowy dzionek nakręcę dla Was materiał oto z tej wody. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Pierwsza ryba, czyli nieduży jesiotrek, skusił się na kulaska, więc wracamy mu wolność. Pójdź po jakąś metróweczkę, byczku. I rośnij. Baja. Więc pierwszy amurek, rybkę odczepimy i wypuszczamy. Baja. Pięć 200. Pięć 200. I taki ładny karpiszon. Pięć 200. Baja. Osiemdziesiąt. Pięć 200. Taka siedemdziesiątka. 4,5 kilo. I taki pełnowózki. Baja.
taki nieduży, ale jest. Więc wracamy mu wolność. Baja. Kolejny jesiotr, ale malutki. Malutkie dzisiaj, czyli trzeci taki maluszek. Czekamy na te większe metrówki. Taki. Kolejny mały jesiotr. Więc zwracamy mu wolność. Płynie po kogoś dorosłego byku. A więc taki ładny, pełnołuski. Zwracamy mu wolność. Gdzie te metrówki? Dzisiaj same małe, no ale tak to mniej więcej wygląda. Baja. Taki ładny drugi amurek. Grubas. Zobaczcie, jaki piękny karpiszon. Śliczny. Dał mi popalić trochę na federa. 70 cm. 6400. Taki karpiszon. Dał mi popalić na federa. Dobrze, nie męczymy już ryby. Kolejny pełnołuski, ale maluszek, więc zwracamy mu wolność. No jakoś rybki skubią, jedna wędka łowi, czyli feder, tylko feder dzisiaj łowi. Na drugą z alarmem złowiłem dwie ryby, na początku amura i jednego jesiotra, dwie ryby, a resztę ryb wszystko na gającą szczytówkę. Na federa. Więc wypuszczamy rybkę. 11 karpik i jedna wędka, która dzisiaj łowi. Koi. Taki piękny karpiszonek. Więc rybka wraca. Baja. Taki i wraca. Czyli trzeci
zamorków. Taki fajny. Więc zwracamy mu wolność, nie inaczej. Byku, ładny jesteś, nieduży, ale ładny, zdrowy osobnik. Baja. Drodzy Państwo, grzeje niesamowicie. No ale ja wędkuję, tak jak powiedziałem, jedna wędka łowi, czyli feder, dgająca szczytówka i na dgającą szczytówkę wszystkie te ryby, na dgającą szczytówkę na feder, na sygnalizator brań, pierwszy amurek co był i jeden jesiot, czyli dwie ryby z samego rana, jedna spadła i brań nie ma, ale tam na sygnalizator brań zakładam duże przynęty. Duże przynęty typowo karpiowe, no ale dzisiaj nic, pop-upy, pelety, widzicie, nic, stoi godzinę, półtora, dwie i nie ma brań. A na dgającą szczytówkę ryba za rybą, kilka ryb spiełem, ale walczymy jeszcze dalej i zobaczymy co będzie, czyli branie. Widzicie, od barwnika z nasza żółtej zrobił się pomarańczowy, ale to jest łowna dzisiaj przynęta na te większe i małe karpiki. Jest metrówka Pinokio. Zmierzymy i wypuścimy rybkę. Od 10. Metr. Metrówka. Metróweczka, drodzy Państwo, metróweczka. Płyń, baja, do następnego. Jest kolejny jesiot, ale mały, mały, po metróweczce, malutki, baja. I zaraz będziemy kończyć, jeszcze pół godziny mamy wędkowania i będziemy zawijać się na Kielce. I to ostatnia ryba dzisiejszego wypadu, ja pomału będę kończył. Zbieram się, starczy na dzisiaj tego wędkowania, więc pakuję się i widzimy się za chwilę. Więc drodzy Państwo, czas zakończyć tą dzisiejszą imprezę. Brało to, co pokazałem na filmie, czyli jedna wędka łowiła, druga stała się przeglądała i taki wypad zaliczony, czyli 14 karpi, 3 amurki, chyba 5 jesiotrów, w tym jedna metrówka, trochę leszczy, których nie nagrywałem, no i połowione, czyli jedna wędka łowi, druga patrzy i nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję, lajki i do następnego. Jedziemy na Kielce. Cześć. Okej, jest pytkę. Centymetrów 6400.
Taki karpisz, on dał mi popalić na Federa.